Incoming mission critical message. Wszechświat nie może być tak piękny. Znałem go do tej pory jedynie od tej dobrej, bezpiecznej strony. Samotna wyprawa do pól asteroidów obiegających Acelusa 3 pokazała mi, że piękno tych skał niesie także niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy moja romantyczna dusza pozwala bardziej skupić się na niszczeniu wroga, czy na podziwieniu tych kręgów. One w swojej doskonałości, w jakiej utrwaliły się przez miliony lat, zdają się nie zwracać uwagi na krążące wokół nich statki, których lasery, niczym kolorowe świetliki, rozświetlają mrok nocy. A ta noc trwa i trwa, i tylko od czasu do czasu jej mrok na nieco dłuższą chwilę rozświetlają wybuchy silników na niszczonych statkach. W jednym z takich pól trafiłem na piracki statek. Asp klasy Scout, pilotowany przez jakąś kobietę. Wywiązała się nierówna walka, bo do walki z nią włączyły się kolejne statki przymierza. I albo blask eksplozji jej statku był ledwie zauważalny, albo to ja nie chciałem go zauważyć. Jej głowa warta była 1500 kredytów. Nazywała się Vaeline. Jestem w drodze do ciebie w systemie Dohan. Ludzie, którzy tutaj pracują, nazywają siebie metalworkerami. Zaprowadzono mnie do ich przywódcy. To brunetka z farbowanymi na blond włosami. Dała mi na powitanie czek na 10 tysięcy kredytów. Dają to każdemu nowemu, licząc, że zostaną i pomogą w walce z inną frakcją w tym systemie. To coś w rodzaju przekupstwa, żeby opowiedzieć się po ich stronie. Ta frakcja, z którą walczą, należy do Federacji.